dobry, nazywam się Mirosław Budzicki. Jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Prognozujemy, że na koniec czwartego kwartału rentowności polskich dwuletnich obligacji wyniosą 1,50%, a dziesięcioletnich 1,90%. Sądzimy, że w tym okresie krzywa dochodowości nieznacznie wypłaszczy się, a spread 2 za 10 lat wyniesie około 40 punktów bazowych. Prognozy dla rynku stopy procentowej zostały opracowane na bazie następujących założeń. RPP utrzymywać będzie stopy procentowe bez zmian aż do końca swojej kadencji, czyli do 2022 roku. Publikowane do końca roku krajowe dane makroekonomiczne będą wspierać scenariusz braku zmian w polityce monetarnej. Ministerstwo Finansów ograniczy podaż papierów skarbowych na rynku pierwotnym, przy jednoczesnym utrzymywaniu się wysokiego popytu, szczególnie ze strony banków. Na rynku narastać będą oczekiwania na dalszą obniżkę stopy depozytowej w strefie euro, a także zwiększenie skali skupu aktywów. Fed może zdecydować się na kolejną obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Zakładamy, że RPP nie zmieni polityki pieniężnej w kolejnych latach. Mimo że część Rady rozważa podwyżki stóp, to publikowane w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne powinny sprzyjać scenariuszowi stabilizacji kosztu pieniądza. W czwartym kwartale bieżącego roku dynamika inflacji powinna utrzymywać się w przedziale 2,5-3%. Dopiero na początku 2020 roku prawdopodobnie istotnie przekroczy 3,5%, stanowiący górny przedział odchylenia od celu NBP. Wyższa presja inflacyjna zwiększa ryzyko reakcji Rady. Z drugiej strony dane ze sfery realnej mogą zacząć potwierdzać negatywny wpływ słabnącej koniunktury za granicą. Taki scenariusz wspierają dane sierpniowe i wskaźniki wyprzedzające. NBP powinien podtrzymywać oczekiwania na brak zmian w polityce pieniężnej, a umiarkowane komentarze Rady będą neutralizować obawy przed rosnącą w kierunku celu inflacją bazową. Przy takim otoczeniu krótki koniec krzywej dochodowości powinien utrzymywać się w pobliżu stopy referencyjnej banku centralnego. Aktualnie rynek wycenia jedną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w perspektywie najbliższych 2 lat. W czwartym kwartale sytuacja na rynku pierwotnym powinna wyjątkowo sprzyjać wycenom obligacji. W całym 2019 roku resort finansów wyemitował obligacje hurtowe za 100 miliardów złotych, a w samym trzecim kwartale za blisko 29 miliardów złotych. Szacować można, że w czwartym kwartale MF sprzeda papiery za mniej niż 25 miliardów złotych, co oznacza wyraźny spadek w relacji do poprzednich okresów. Według stanu na koniec września inwestorzy otrzymają z tytułu zapadających emisji obligacji, a także wypłaty odsetek środki w wysokości około 12 miliardów złotych. Do końca roku MF większość emisji dokona na aukcjach zamiany, co dodatkowo zmniejszy obciążenie dla rynku. Po wrześniowym rozczarowaniu umiarkowanymi decyzjami EBC na rynku w kolejnych miesiącach powracać powinny oczekiwania na dalsze luzowanie polityki pieniężnej w strefie euro. Takie spekulacje wzmacniają dane makroekonomiczne i wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, sugerujące dalszy spadek aktywności gospodarczej w czwartym kwartale. Dodatkowo w dalszym ciągu nie widać pozytywnych impulsów powzrostowych, w tym również ze strony polityki fiskalnej. Prawdopodobne rozczarowujące dane i lekkie wyhamowanie inflacji w kolejnych miesiącach będą dawały argumenty za redukcją stopy depozytowej i ewentualnym rozszerzeniem programu skupu aktywów w strefie euro. W efekcie rentowności 10-letnich bundów mogą cofnąć się w pobliżu historycznych minimów w okolicach minus 0,7%. Rynek FRA zakłada, że stopy procentowe w USA spadną o ponad 75 punktów bazowych w perspektywie najbliższych 2 lat. W pełni wycenia też jedno cięcie o 25 punktów bazowych do końca roku. Na wrześniowym posiedzeniu Fed zasygnalizował, że nie dostrzega konieczności silniejszego luzowania polityki pieniężnej w przyszłości. Co więcej, w oficjalnych dokumentach przedstawił nawet projekcje oczekiwań zakładające stabilizację stóp procentowych w kolejnych latach i umiarkowanie pozytywną ocenę stanu gospodarki. Słabnące wskaźniki wyprzedzające w USA, akcentowanie przez Fed wagi globalnych czynników ryzyka i jednocześnie brak zbliżenia stanowisk między USA a Chinami rozbudzać będą wśród inwestorów nadzieję na kolejne cięcia stóp procentowych. W efekcie spodziewać się można spadku rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich w okolice 1,5% do końca roku. Dziękuję za uwagę.